Amsterdam jest konstytucyjną stolicą Holandii, ale większość instytucji rządowych i przedstawicielstw obcych państw znajduje się w Hadze. Na początek z przystani zlokalizowanej opodal dworca kolejowego wyruszamy w rejs po kanałach Amsterdamu. Parking dla rowerów przy dworcu centralnym. Domy na barkach. Pierwsze tego typu zastosowania miały miejsce tuż po wojnie ze względu na dramatyczną sytuację mieszkaniową. Obecnie w Holandii są tysiące takich domów. Do ich popularności przyczyniły się wyjątkowo wysokie ceny gruntu. Kamienice mieszczańskie z XVII i XVIII wieku. Jeden z licznych zwodzonych mostów na amsterdamskich kanałach. Gmach Opery Narodowej i Baletu oddany do użytku w 1986 roku. Pudy Most z XVII wieku, najsłynniejszy most Amsterdamu. Rijksmuseum to holenderskie muzeum narodowe, jedna z głównych atrakcji Amsterdamu. Zbiory obejmują nie tylko cenne dzieła malarskie, ale także rzeźbę, sztukę użytkową i rękodzieło. Hol wejściowy. W oknach holu na pierwszym piętrze są ogromne witraże o tematyce historycznej autorstwa brytyjskiego artysty Williama Francisa Dicksona. Kolekcja obrazów liczy ponad 5000 egzemplarzy malarstwa holenderskiego i światowego od XV do XIX wieku. Van Dyck, Martwa natura z serem. Rubens, Tryptyk z niewiernym Tomaszem. Frans Hals, Portret pary małżeńskiej. Jan Steen, Wesoła rodzina. Jan Vermeer, Mleczarka. Jan Vermeer, Kobieta czytająca list. Rembrandt, Straż nocna, jeden z najbardziej znanych obrazów świata. Rembrandt, Syndycy cechu sukienników. Rembrandt, Żydowska narzeczona. Frans Hals, Oddział kapitana Reiniera Reala. Cornelis van Haarlem, Upadek człowieka. Hendrik Goltzius, Lot i jego córki. Adrien van de Venne, Łowienie dusz. Rembrandt, Autoportret. Rembrandt, Portret Jana ten Bogerta. Gerard Borch, Córka kupca, Helena van der Schalke. Gabriel Metsu, Medytacja starej kobiety. Bacchus i Ariadna, Arras z XVII wieku. Wazon na tulipany. Bartolomeusz Helst, Portret Gerarda Bickera. Biblioteka w Rijksmuseum to publiczna biblioteka specjalizująca się w badaniach nad sztuką. Muzeum powstało w 1800 roku w Hadze. W
1808 roku zostało przeniesione do Amsterdamu przez Ludwika Bonapartego, brata Napoleona. W tym gmachu muzeum znajduje się od 1885 roku. Po 10-letniej renowacji muzeum ponownie otworzyło swoje podwoje w 2013 roku. Amsterdam był niemal 400 lat najważniejszym obok Antwerpii centrum obróbki diamentów na świecie. Nadal przoduje w detalicznym handlu diamentami. Odwiedzamy Royal Coaster Diamonds, szlifiernię założoną w 1840 roku. Tutaj ponownie szlifowano Koh i Nor, diament osadzony w koronie królowej Marii, żony Jerzego V. Uczestniczymy w krótkiej prezentacji wyrobów oferowanych przez firmę. Holendrzy na masową skalę korzystają z roweru jako dogodnego środka komunikacji w mieście. Przenosimy się na plac Dam pod Pałac Królewski. Gmach ten do 1808 roku pełnił funkcję ratusza. Obok Pałacu Królewskiego jest kościół Nieuwe Kerk pod wezwaniem świętej Marii i świętej Katarzyny. Muzeum Figur Woskowych Madame Tissot. Monument narodowy upamiętniający ofiary II wojny światowej. Budynek starej giełdy. Giełda powstała w Amsterdamie już w 1607 roku. Neorenesansowy budynek dworca Amsterdam Central został posadowiony na około 9 tysiącach drewnianych pali wbitych w podmokły teren. Fasady mieszczańskich kamienic. Ich cechą charakterystyczną są duże okna będące ważną częścią mieszkania. Dawna poczta główna, a obecnie galeria handlowa Magna Plaza. Tylna fasada Pałacu Królewskiego z atlasem na szczycie. A obok tylna fasada kościoła Nieuwe Kerk, w którym odbywają się zaprzysiężenia władców Holandii. Oude Kerk, czyli Stary Kościół, został zbudowany w XIII wieku i jest najstarszym kościołem w Amsterdamie. Pomnik prostytutki w dzielnicy Czerwonych Latarni.